Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Gremek, jak już mnie znacie. I tu widzą Państwo nazwę Chorosz. Nie jestem tu bez powodu. Jestem tu w celu, żeby pana Krzysztofa Kruzowicza nie umieszczano w DPS-ie ani w Choroszczy, bo to jest wolność, bo to jest demokracja. To jest człowiek, który zmienia świat. To jest człowiek, który coś robi dla społeczeństwa. Dlatego jeszcze raz apeluję, nie starajcie się apelować, żeby go nie umieszczono w DPS-ie ani w Choroszczy. Bo to naprawdę, to jest spoko człowiek, to jest wolność, to jest demokracja, to jest... Państwo, chcecie żyć w wolnym świecie, w wolnym kraju, bez policji, bez nacisków, bez masek, bez niczego? Pan Krzysztof o to walczy. Jeszcze raz apeluję. Nie pozwólcie, żeby pan Krzysztof trafił do DPS-u czy do Choroszczy. Naprawdę. To jest fajny świat. A tu jest niedaleko też ośrodek dla pana, którego imienia i nazwiska nie wymienię, ale to jest pan... Alfabeta. Alfabeta. I tu też mu się tu znajdzie miejsce. Naprawdę. Super. Ma dość do spacerowania. Oczywiście, no. Bez trunków, których nie wymienię, bo to by była reklama. Ale naprawdę. I tu dla niego by było fajne miejsce. Panie profesorze, ja mam do pana pytanie, bo tu słyszymy śpiew z Skawronka. Czy jak Krzysztof Kononowicz zostanie umieszczony w DPS-ie, jest prawdopodobieństwo, że Skawronek przestanie śpiewać? A bardzo możliwe, bo akurat w mieście, tam gdzie może być umieszczony, tam raczej no nie ma takich Skawronków. Tutaj jest pole, łąki, lasy. Tutaj słychać śpiew Skowronka, śpiew ptaszków, które jakieś wpływają i tego. No tu jest ładnie. I po co go umieszczać w takim miejscu, tam gdzie on tego nie będzie miał. Nawet na u siebie, na szkolnej, ma też jakieś ptaszki wpływają, jakieś coś tam śpiewają. To jest już inaczej, to przycika nawet. I naprawdę, szkoda by było takiego człowieka zamknąć w odrębnym miejscu, tam gdzie nie ma dostępu do tego, do ludzi, żeby nie mógł przekazać swoich pomysłów na przyszłość. Bo naprawdę, jego pomysły są wspaniałe. Tak jak wcześniej wspominałem w filmikach, że Kopernik tak samo miał swoją teorię, miał swoją tezę, nie mógł tego udowodnić w tej chwili. Ale po 400 latach to mu się udało i sami ludzie doszli do tego, że on miał rację. Tak samo i jest z panem Krzysztofem, że w tej chwili może mógł nikt pracy nie przyznawać, ale za 100, 200, 300 lat, 400 ktoś mu naprawdę przyzna rację, bo to jest fenomen. To jest naprawdę fenomen. To jest jak Kopernik, jak inni wybitni ludzie. Panie profesorze, mam jeszcze jedno pytanie. Czy to jest możliwe, że jak pan Krzysztof Kononowicz zostanie umieszczony w DPS-ie, będzie niekontrolowany rozrost kleszczy i komarów, będą plagi kleszczy i komarów. A bardzo możliwe, bo pan Kononowicz też tam to kontroluje.
No w miarę możliwości oczywiście. Nie powiem, że całkowicie, ale w miarę możliwości to kontroluję. I podejrzewam, że jakby go umieszczono w DPS-ie, no to niestety to by była następna plaga. Mało tego, że jest koronawirus, to jeszcze by była plaga komarów, kleszczy i tym podobnych rzeczy. Wilki może? Nie no, wilków to może nie, tam, ale podejrzewam, że komary, kleszczy to jest, to już by było całkowicie tego. Plaga. Bo pan Krzysztof to jeszcze kontroluje. Oczywiście za pośrednictwem pana majora. Bo pan major to jest jako pierwsza ręka pana Krzysztofa i tego. I tu mamy na razie spokój z taką plagą.